Hej kochani, witam Was w kąciku domowych słodkości. Dzisiaj nauczymy się, jak przygotować piękne pastelowe bezy. Do ich wykonania przyda się końcówka w kształcie francuskiej gwiazdy, którą znajdziecie w drugim numerze domowych słodkości. Do przygotowania masy białkowej, z której uformujemy nasze bezy, będziemy potrzebować dwóch białek, 115 g cukru, barwników spożywczych, czerwonego, żółtego i zielonego. Do wyrobu naszych bez potrzebne będą również. Na początek piekarnik nagrzewamy do 140 stopni, a blachę wykładamy papierem do pieczenia. Białka umieszczamy w dużej szklanej misce i ubijamy na sztywną pianę. Nie przerywając ubijania dodajemy cukier łyżka po łyżce. Na koniec nasza masa powinna być sztywna i lśniąca. Taka ilość masy bezowej powinna wystarczyć na około 70 bez. Teraz możemy naszą masę rozłożyć do wcześniej przygotowanych misek. Za pomocą wykałaczek do każdej z nich dodajemy barwnik. Pamiętajcie, żeby barwnik nakładać stopniowo i za każdym razem dokładnie mieszać. Jedną masę możemy pozostawić białą. Teraz już nasza masa jest gotowa do pieczenia. Teraz przygotowujemy nasz rękaw cukierniczy razem z końcówką w kształcie francuskiej gwiazdy. Wkładamy końcówkę do naszego rękawa i odcinamy jego czubek tak, żeby otwór pasował do końcówki. Teraz nasz rękaw jest już gotowy i możemy do niego nakładać masę. Teraz wyciskamy bezy na blachę do pieczenia. Trzymając końcówkę pionowo, ściskamy górną część rękawa z jednakową siłą. Kiedy beza będzie już odpowiedniego rozmiaru, unosimy końcówkę pod niewielkim kątem, żeby powstał mały szpic. Kiedy wykorzystamy całą masę, wyjmujemy końcówkę i starannie ją myjemy. Kiedy końcówka będzie już czysta i sucha, powtarzamy wszystkie kroki, żeby przygotować bezy w pozostałych kolorach. Bezy pieczemy w piekarniku przez około 60-70 minut, aż będą suche. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i zostawiamy je jeszcze na 20 minut. Następnie delikatnie zdejmujemy bezy z papieru i kładziemy na kratce do słodzenia ciast. Bezy wyglądają pięknie i świetnie sprawdzą się na przyjęcie gości. Jeśli zamkniemy je w szczelnym pojemniku, utrzymają swój smak i wygląd do 2 tygodni. Już w następnym odcinku przygotujemy razem wyjątkowe cukrowe myszki, które na pewno sprawią frajdę niejednemu dziecku. Do ich wykonania będziemy potrzebować foremki w kształcie myszek i specjalnych bawełnianych ogonków, które znajdziecie w następnym numerze domowych słodkości. Smacznego!